Starzy ludzie w autobusie. My, starzy ludzie w autobusie, nie powinniśmy jeździć nim. Lecz nie wybiera ten, kto musi, kto wybrać nie ma w czym. Miejsca już dawno są zajęte, zostało tyle, żeby stać i czekać, aż w uliczki kręte autobus zacznie gnać. Dookoła obce plecy tkwią i wszyscy patrzą gdzieś nad nami, podczas gdy nasze ręce drżą, wciąż się mijając z uchwytami. Szarpną, tracimy równowagę, wspieramy się na byle kim. Kto cofa się jak przed zniewagą i patrzy wzrokiem złym. A my przeprosić, przybrać pozy już nie jesteśmy w stanie, bo źrenice nasze pełne grozy w kierowce wbite są. Kierowca o nas ani dba, patrzony w drogi swojej znaki, to przyhamuje, to znów gna nas w tym fotelu tkwiąco krakiem. A nam dostępu brak do okien, a nam dostępu brak do drzwi, a każdy staje do nas bokiem i w duchu z niedołęstwa drwi. I na właściwym wyjść przystanku nigdy nie było dane nam. W panice lgnąc do drzwi bez klamki patrzymy, to nie tam. Ze skargą do kierowcy znów, aż ktoś nie przerwie narzekania, napis wskazując nam bez słów, że z nim rozmawiać się zabrania. Lub pasażerów hurda zdławi, niedobrotliwie skarci nas, dwie możliwości nam zostawi: pętlę lub do zajezdy i zjazd.